Aplikacja Wind Tunnel Free pozwala na symulację zachowania skrzydła w tunelu aerodynamicznym. Aplikacja ma mało opcji, ale wystarczy, żeby wyrobić sobie pewną intuicję. Brak jest informacji, jak wykonywane są obliczenia, ale wyniki wyglądają sensownie. Widzimy, jak dym opływa skrzydło i jest odchylany w dół. To jest zadanie skrzydła. Powietrze jest odchylane w dół. I na skrzydło działa siła nośna w górę. To jest ogólna zasada, która przemawia do naszej intuicji, ale warto zauważyć, że to nie wyjaśnia, jak dokładnie cząsteczki powietrza wywierają siłę na skrzydło. Po prawej stronie dotykam okienko ciśnienia i pojawia się rozkład ciśnienia powietrza wokół skrzydła. Nad skrzydłem widzimy biało-niebieski obszar mniejszego ciśnienia. Zagadnienie to przedyskutowałem w poprzednim filmie. W skrócie, z krzywizny toru powietrza nad skrzydłem można łatwo wywnioskować, że ciśnienie w tym obszarze jest mniejsze niż ciśnienie powietrza niezaburzonego, znajdującego się daleko od skrzydła. Nad skrzydłem ciśnienie jest mniejsze niż pod skrzydłem i otrzymujemy siłę nośną. Chcę podkreślić, że to, co się dzieje z powietrzem nad skrzydłem, ma ważny wpływ na wartość generowanej siły nośnej. Zaraz zobaczymy to bardzo wyraźnie. Wróćmy do przepływu dymu. Rysuję linię łączącą dwa skrajne punkty profilu lotniczego. Linia ta jest nazywana cięciwą. Kąt natarcia, oznaczony przez alfa, jest kątem pomiędzy kierunkiem strugi napływającego powietrza, a cięciwą. Po prawej jest wypisana wartość siły nośnej. Zwiększam kąt natarcia, i rośnie siła nośna. Intuicyjnie to jest dość jasne. Dodam, że siła nośna rośnie w przybliżeniu liniowo z kątem natarcia. Zwiększając dalej kąt natarcia, w pewnym momencie strumień zupełnie odrywa się od górnej powierzchni skrzydła. Nazywamy to przeciągnięciem. Obserwując liczbę po prawej, widzimy znaczący spadek wartości siły nośnej. Na wykresie jest przykładowa realistyczna zależność współczynnika siły nośnej. To się przekłada na wartość siły nośnej w funkcji kąta natarcia. Na początku wzrost jest liniowy, a potem pojawia się przeciągnięcie i siła nośna maleje. Dodam, że zwiększając kąt natarcia, coraz większa powierzchnia skrzydła atakuje powietrze i zwiększa się opór powietrza działający na skrzydło. Popatrzmy teraz na rozkład ciśnienia. Nad skrzydłem nie ma obszaru niskiego ciśnienia i dlatego siła nośna jest mała. W zamian widać odrywające się wiry. Są to obszary mniejszego ciśnienia i łatwo to zrozumieć. Niech element płynu porusza się po takiej trajektorii. Przypominam, że przez płyn rozumie się zarówno ciecze, jak i gazy. Na element płynu musi działać siła dośrodkowa. Z tego wynika, że ciśnienie tutaj jest mniejsze niż ciśnienie tutaj i mamy siłę do środka. Im bliżej środka wiru, tym mniejsze jest ciśnienie. Odsyłam do poprzedniego filmu, gdzie dokładnie dyskutuję relację pomiędzy krzywizną toru płynu a ciśnieniem. Następnie ustawiam w przybliżeniu zerowy kąt natarcia. Proszę zobaczyć, że wciąż mamy dodatnią siłę nośną. Wynika to z faktu, że profil nie jest symetryczny. Na górze powietrze opływa skrzydło po zakrzywionym torze i ciśnienie nad skrzydłem jest mniejsze niż pod skrzydłem. Aby otrzymać zerową siłę nośną, należy ustawić ujemny kąt natarcia. To widać też na przykładowym wykresie. Dla zerowego kąta natarcia jest niezerowa siła nośna, siła nośna zeruje się dla ujemnego kąta natarcia. Podkreślam, że taka sytuacja jest dla niesymetrycznego profilu lotniczego. Warto odnotować, że siła nośna zależy od prędkości powietrza względem skrzydła. To jest zrozumiałe. Gdy zwiększamy prędkość, to w tym samym odstępie czasu odchyla się w dół większa masa powietrza i siła nośna rośnie. Siła nośna zależy od kwadratu prędkości skrzydła względem powietrza. W aplikacji nie jest podana numeryczna wartość prędkości, ale widać, że ze wzrostem prędkości rośnie siła nośna. W aplikacji jest też możliwość podglądu rozkładu prędkości płynu. Płyn opływa górną powierzchnię skrzydła wyraźnie szybciej niż dolną powierzchnię. Cząsteczki płynu nad skrzydłem wyprzedzają cząsteczki płynu pod skrzydłem. To jest manifestacja równania Bernoulliego. Powietrze opływając górną powierzchnią skrzydła zmniejsza swoje ciśnienie i zwiększa swoją prędkość. Dokładna dyskusja tego zagadnienia wychodzi poza ramy tego filmu. Aplikacja pozwala nam również ręcznie zaburzać płyn. Na przykład przed skrzydłem cyklicznie poruszam palcem zgodnie z kierunkiem przepływu i widać, że rośnie siła nośna. Tutaj jest ten sam efekt patrząc na rozkład ciśnienia. Aplikacja ta ma kilka innych opcji, jak na przykład przepływ płynu wokół przeszkody dla różnej lepkości płynu. Dyskusja o lepkości płynów będzie tematem osobnego filmu.